Dzień dobry, cześć i czołem, kochani. Witajcie na kolejnej wyprawie. Jestem w górach Komerach. Miałem wchodzić tam na szczyt, którego oczywiście nie widzicie, bo stoję po prostu w chmurze chyba, albo jest po prostu taka mgła. Więc cały mój misterny plan poszedł, spalił na manewce, że tak powiem. Ale nie poddaję się. Idę w stronę wodospadów i mam nadzieję, że dzisiaj uda mi się stworzyć jakieś ptaszory. Więc zapraszam was na tą wycieczkę. Ja sobie trochę pomoknę, żebyście wy nie musieli. Więc dobra, idziemy. Chodźcie ze mną. Słońce wstaje za pół godziny. Jak widzicie, nic za mną, ani przede mną nie widać. Mam tu milion baranów. Moi towarzysze dzisiejszej. I tyle. Trochę leje, ale nie poddaję się, tak jak mówię. Dopiero tu przyjechałem, mam nadzieję, że jak słońce wstanie, to tu przynajmniej przestanie padać. Szkoda jedynie, że nie mogę wam pokazać wszystkich gór, które są tutaj właśnie przede mną. Jakiś tam zarys tutaj widzę, ale to nie jest to samo, co prawda z góry miałby być widok na właśnie tą dolinę, którą się teraz przemierzam. No trudno, takie są góry i taka jest przewidywalność irlandzkiej pogody. Pisano, że ma być lekkie zachmurzenie ze słońcem, a tu jest tak jak jest. Dobrze, jestem dobrze przygotowany, więc mam nadzieję, że coś dzisiaj uda się stworzyć fajnego i stworzyć jakąś fajną przygodę. Widziałem tu już ze trzy króliki. Niestety one mnie też zauważyły i uciekły gdzieś w krzaczorki. Ale mimo takie pogody życzyć tu kwitnie. Pozostaje mi nic innego, jak tylko skupić się i coś zacząć pocić. Tutaj nie wiem, czy widać za mną ten zarys góry. Szkoda, że nie mogę tam wbić. Znaczy generalnie mógłbym, ale bez sensu. Dobra. Przede mną mam już wodospad, już go widzę. On jest dosyć wysoki. Wszystko nie zobaczycie pewnie. Tam jest. Jak podejdę bliżej, to na pewno wam go pokażę. Widziałem tu jakiś ptaszora. Nie mam pojęcia, co to było, bo jest naprawdę jeszcze szaro, buro i ponuro i nawet z jakichkolwiek kolorów. Po prostu wydał mi się całkiem szary. Kolejne króliki. Dobra, spróbuję je tutaj nagrać. Bo nawet tutaj całkiem niezły widok. Się odrobinę przejaśnia. Słyszę tu, że coś mi pięknie śpiewa, ale za cholerę tego nie widzę. Jakiś ptaszor. Dobra, idę dalej. Wrócę na ścieżkę. Będę szedł w stronę wodospadu. Może się tam trochę na niego wdrapię. Może jakieś fajne ujęcie też tam. To się ja zrobię. Zobaczymy. Na szczęście przestało trochę padać. Niemniej jednak jest wiatr, który jak zawsze tutaj deprymuje. Dobra. Wracamy na ścieżkę i zobaczymy, co da się spocić jeszcze. Szczerze, że fotografowie krajobrazu na pewno mieliby coś co robić. Ja też się staram tu coś chwycić
parę. Jeden mamy tutaj, drugi tam. No i tutaj jest największy. Szkoda, że nie ma jeszcze ptaków, że nie są aż takie aktywne, że ich po prostu jeszcze nie widzę. Ale to jest pewnie kwestia czasu. Aż się przyzwyczaję do tego miejsca, że tak powiem. I wtedy może uda się coś wypatrzyć. Ale tak jak mówię, że fotografowie krajobrazu naprawdę mieliby to zrobić. I znowu chyba zaczęło padać. Chmura jest właśnie nad wodospadem. I wieje w moją stronę, prosto w twarz. Ale jest wow. Wow. Chodźcie sami. Jest całkiem konkretnie. Nie wiem, co mi bardziej przeszkadza, czy wiatr, czy deszcz. W każdym bądź razie brnę dalej, nie poddaję się. I trzeba uważać na te kamienie śliskie. Jak już tu będziecie kiedyś, to pamiętajcie odpowiednio się ubrać, bo to jednak góry. Mimo tego, że podejście tutaj pod ten wodospad jest proste i banalne. Ło, ale tu leje. Albo po prostu te chmury. Ale jest pięknie. W tym wszystkim jest po prostu pięknie. Dobra, ostatnie spojrzenie na wodospad i powiem wam, że gdyby nie pogoda, to było fantastycznie, ale tak jak zawsze powtarzam, jest jakieś trudno. Cały czas nie umiem wypatrzyć żadnego ptaka, co jest dla mnie frustrujące na maksa, bo je słyszę, ale za cholerę ich nie widzę. I też jest milion skał, więc to jest bardzo ciężkie wypatrzyć po prostu tak w górach. Skałach, te ptaki, które są świetnie zamaskowane. Jest to, powiem wam, że mega wyzwanie. Ale mam jeszcze spory kawałek do samochodu, więc na pewno będę próbował. A może uda się coś jeszcze innego wypatrzyć oprócz ptaków. Nie wiem. Nareszcie pojawiły się jakieś ptaki. Jeden to na pewno jest ten, co fotografowałem go, będąc na Karantu Hill. Zostawię wam linka gdzieś tutaj.
to sobie zobaczycie. Ten ptak tam występował. No tu strzyżyki tak samo leje maksymalnie. Wam powiem. Ale nie poddaje się. Taki deszczyk to. Nie deszczyk. Ale nie, mówię generalnie masakra jest, bo to już mam ciuchy nieprzymakalne. Inaczej bym sobie tego dnia się nie wyobrażał. Wtedy bym tu nawet nie przyjechał. Ani nie wyszedł samochodu. Ale jest jak jest. Mam tu ptaki i to jest najważniejsze. Coś tam spłaciłem, coś tam nagrałem. Posiedzę tu jeszcze z nimi, bo tu jest jakaś większa, grubsza akcja, tak mi się wydaje. Jest parę, nawet kosa widziałem. Parka strzyżyków właśnie i ten mały ktoś, nie wiem co to jest. Ale przynajmniej coś się dzieje. Kochani, zmykam do domu. Dzięki, że byliście ze mną dzisiaj. Wyprawa no taka średnia, że tak powiem. Udało się nam sfocić te ptaszory, udało się sfocić te króliki. Nic poza tym. Fajnie było zobaczyć znowu wodospad Mahon Falls. Jeżeli kiedykolwiek tu będziecie, to zapraszam. Może nie w taką pogodę jak dzisiaj, ale cieszy to oko generalnie. Piękna miejscówka. Szkoda, że nie mogłem tego bardziej pokazać. Tego klimatu, tego miejsca, no ale może kiedyś tu wrócę, nie wiem jeszcze. Fajnie było znowu wyjść w góry, fajnie było być znowu z naturą, z aparatem. Cieszę się, że to jest Olympus, a nic innego, bo po prostu nieprzemakalność tego aparatu pobija wszystkie inne aparaty, moim zdaniem. Przynajmniej te, które miałem. Także bez problemu, żadnego coverka nie musicie mieć do niego i sobie śmigacie i tak dalej. Wiadomo, obiektyw musi być też wodoodporny, wodoszczelny, także tyle. No dobra, nie będę tu nawijał już o aparatach, tak czy siak. Fajnie było wyjść, fajnie było spędzić czas z naturą, nie przedłużając. Jeżeli wam się materiał podobał, możecie mi kupić kawkę, zostawiłem wam linka w opisie, także pomoże mi to
przy następnych wyprawach i może mnie trochę odciążyć po prostu finansowo, jeżeli będzie tak wspaniałomyślnie i coś tam, prawda, wpłacicie do mnie. Dobra, dzięki wielkie jeszcze raz za oglądanie, liczę na wasze komentarze, liczę na wasze łapki w górę i oczywiście podzielcie się ze znajomymi i z rodziną takimi filmami jak moje. No i tyle, dobra, trzymajcie się, na razie, do następnego razu, hej hej.